24 pytania. Rozmowa poranka. Drodzy radiosłuchacze, wy się szykujecie teraz do pracy, wyprawiacie swoje dzieci, sami dopijacie ostatnią kawę i pędzicie do samochodu. Dajcie więc głośniej, bo teraz będę rozmawiać z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Jarosławem Zielińskim, odpowiedzialnym za policję. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Panie ministrze, dzisiaj o godzinie 12 ma się odbyć protest policjantów na Placu Zamkowym. Jak czytam pod hasłem, razem trzymamy. Linę. Policjanci domagają się podwyżek, a pan im tych podwyżek nie chce dać? Podwyżki policjanci otrzymują. Nie otrzymywali ich zarządów naszych poprzedników, koalicji PO-PSL. Teraz w ramach ustawy modernizacyjnej, ale także ze środków budżetowych spoza ustawy, razem w ciągu czterech lat naszych rządów, licząc podwyżki, które już były wdrożone i te, które są zagwarantowane na rok 2019, średnio na etat będzie to podwyżka sięgająca, czy nawet lekko przekraczająca 1100 zł, powtarzam średnio mm -hmm. na etat. Takich podwyżek nie było i właściwie żadnych podwyżek nie było poza jedną zupełnie incydentalną podwyżką w ciągu 8 lat rządów po -PSR. Gdyby w takim tempie podwyższano wtedy wynagrodzenia, oczywiście dzisiaj byłaby inna sytuacja. Mielibyśmy pensje uposażenia policjantów wyższe o ponad 3000 zł, no a tak będą wyższe o ponad 1000 zł, ale to to jest wartość bardzo ważna. Warto to zauważyć. Więc jeżeli Związek Zawodowy, przywódcy związkowi, którzy organizują protest, tego nie zauważają, to szkoda. To w takim razie, jeżeli zwykły, normalny obywatel spotyka się przeciętnie z policjantem w służbie drogowej, z policjantem z prewencji, z policjantem, który strzeża naszego bezpieczeństwa, tak to nazwijmy umownie, na ulicach, to taki policjant w ciągu waszych rządów otrzymał ostatnio około tysiąca złotych podwyżek. Otrzyma razem średnio na etat. Mhm. Oczywiście sposób wdrażania tych podwyżek jest taki, że poszczególni funkcjonariusze otrzymują różne wartości tych podwyżek. Mówię o średnim, o średnim mhm. średniej wzrostu y, uposażeń policjantów, ale chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że policjanci wykonują bardzo ważną, odpowiedzialną, a także niebezpieczną funkcję w walce z przestępczością. Także powinni być wynagradzani w sposób godny. Do tego dążymy. O nich się właśnie troszczymy w ramach i programu modernizacji, i na inne sposoby podnosząc im uposażenia i polepszając warunki służby, bo przypomnijmy, że program modernizacji służb mundurowych, który razem zawiera kwotę 9 miliardów 200 milionów złotych na 4 lata, a dla policji, policji przypada z tego największa kwota, około 6 miliardów złotych. Ten program jest przeznaczony przede wszystkim na poprawę warunków służby, a więc na inwestycje, budowę nowych komend, komisariatów, posterunków policji. Odtwarzamy posterunki wcześniej masowo przez koalicję PO-PSL polifidowane. Służy zakup, zakupowi nowego sprzętu, wyposażenia, uzbrojenia, środków transportu i podwyżką wynagrodzeń. Dbamy więc o funkcjonariuszy i będziemy zawsze o nich dbać, ponieważ spełniają niezwykle, niezwykle ważną rolę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polaków. To jest służba, powtarzam, odpowiedzialna i często niebezpieczna, więc policjanci i inni funkcjonariusze pozostałych służb zasługują na godne wynagrodzenie, ale to jest proces. Ten proces trwa. Podnosimy uposażenia, nadrabiając też zaległości sprzed z ostatnich lat, z, z czasów, kiedy kto inny w Polsce rządził, i nie dbał o służby mundurowe. Panie, panie ministrze, do warunków służby jeszcze powrócimy, ale skupię się jeszcze na razie na żądaniach związków zawodowych, bo jak czytam początkowo związkowcy domagali się podwyżek o 650 zł powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego i odmrożenia waloryzacji pensji, które zostały zamrożone w 2009 roku, czyli prawie 10 lat temu. No to właśnie teraz konkretnie była pierwsza podwyżka z czasu naszych rządów 202 zł na etat od 1 stycznia 2016 roku. Następnie z ustawy modernizacyjnej podwyżka od 1 stycznia 2017 roku 253 zł średnio na etat. Od 1 maja 2018 roku pod Podnieśliśmy uposażenia najniżej zarabiających policjantów w najniższych grupach uposażenia. Podnieśliśmy także dodatek stołeczny dla 10 tysięcy policjantów garnizonu stołecznego. On nie był waloryzowany od 2009 roku. Podnieśliśmy go o 175 zł do kwoty 480 zł bez 10 groszy. Za służbę w stolicy. Za służbę w stolicy, bo tutaj są koszty utrzymania wyższe, więc jest taki specjalny dodatek dla wszystkich funkcjonariuszy policji służących w tym garnizonie, w garnizonie stołecznym. Następnie od 1 stycznia 2019 roku jest zagwarantowana w ustawie modernizacyjnej i w budżecie 2019 roku siłą rzeczy podwyżka 309 zł średnio na etat funkcjonariusza i teraz zaoferowaliśmy jeszcze podwyżkę dodatkową od 1 lipca 2019 roku w wysokości kolejnych 253 zł na etat. Licząc to wszystko sumując i dodając do tego roczne nagrody, daje to tę kwotę, którą wymieniłem wcześniej 1100 zł średnio na etat. To jest jedna sfera, to jest jedna sprawa. Sprawa druga, to właśnie chcę o tym jeszcze bardzo raz mocno wspomnieć, poprawa warunków służby. Samych samochodów y, y, wymieniamy na nowe jedną trzecią z 21 tysięcy 600 samochodów, 7 tysięcy kupujemy nowych w ciągu tych czterech lat. Czyli będzie bezpieczniej w służbie, będzie po prostu będą lepsze warunki, także powtarzam, budujemy nowe komendy, komisariaty, posterunki policji, wymieniamy wyposażenie. Uzbrojenie na nowe środki łączności kupujemy kamerki po to, żeby policjanci mogli w sposób transparentny wykonywać swoje, swoje zadania, bo żeby nie było dyskusji wokół tego, czy coś jest prawidłowe, czy nie. Panie redaktorze, w ofercie naszej, którą przedstawiliśmy teraz Związkom Policyjnym, związkom wszystkich innych pozostałych służb, czy znaczy związkowi policyjnemu, bo mamy w policji jeden związek to jest monopol związkowy, który wynika z ustawy. To też jest sytuacja nienormalna, nienaturalna, bo Powinien być pluralizm związkowy. Jeżeli już są związki zawodowe, to powinna, powinno być prawo tworzenia innych związków niż ten jeden. A dzisiaj mamy jeden związek, bo jest, jest to ograniczenie ustawowe. Ale zapewniliśmy, za, zaoferowaliśmy także zmianę systemu emerytalnego tego nowego systemu, który został prowadzony przez koalicję POPSL, bo przypomnę, policjanci, którzy w, są w służbie, którzy wstąpili do niej przed 1 stycznia 2013 roku, mają prawo do odejścia na emeryturę po 15 latach służby. Z tym, że wtedy otrzymują niedużą nie, nie, nie nie kwotę emerytury, bo to jest 40% podstawy wymiaru emerytalnego. Potem za każdy kolejny rok służby... No, ale mogą dorabiać od, sobie gdzieś indziej. O 2,6% więcej. Mogą, ale to jest inne zagadnienie. Ci, którzy wstępują, przyjmują się do służby po 1 stycznia 2013 roku, mają obowiązek a, znaczy, aby uzyskać prawo emerytalne, muszą mieć 25 lat służby i 55 lat życia. My ten próg ostatni, ten cezurę 55 lat życia proponujemy. Usunąć, czyli niezależnie od tego, ile kto ma lat, jeżeli wysłużył 25 lat, mógł przechodzić na emeryturę. To jest kolejna bardzo ważna zmiana. Związek postuluje zmiany w systemie emerytalnym. To proszę bardzo, to oferujemy. Kolejna propozycja to rozliczanie godzin ponadnormatywnych. Chcemy, aby godziny ponadwymiarowe, nazywajmy mm -hmm. tak to w uproszczeniu, były odpłatne w 100%. Dzisiaj nie są w ogóle odpłatne. Dzisiaj policjanci odbierają czas wolny od za kiedy to. A będą w takim razie płatne w 100% takiego godziny? Panie redaktorze, jeżeli porozumiemy się z reprezentacjami związkowymi no to zaproponowaliśmy aby to było od 1 lipca 2019 roku w półrocznym rozliczeniu tu chodzi o to żeby pierwsze płatności z tego tytułu miały miejsce w 2020 roku Dlaczego no, aż tak rozłożone tak panie za to że budżet nie jest rozciągliwy. budżet 2019 roku został zaprojektowany tak że sporo tych świadczeń mamy te podwyżki przede wszystkim ale chodzi o to żeby zacząć ten nowy system od pierwszego Lipca w półrocznym rozliczeniu tak, żeby płatność pierwsza wystąpiła za te rozliczenia, bo to jest dodatkowy koszt budżetowy w 2020 roku, ale potem by było co pół roku tak samo. Czyli no ja to, tak był, sobie, że to polic... byłaby trwała wartość. Policjanci widzą coś takiego, że mają, jest, są pieniądze na 500 plus, są pieniądze na tak zwany dobry start, czyli 300 złotych wyprawki, są pieniądze na innego rodzaju programy, czy to demograficzne, czy socjalne, i tak dalej, tak dalej. To mogą się słusznie dopytywać w takim razie, dlaczego nie jesteście w stanie są... zapłacić tych nadgodzin. Ale są pieniądze i dla policjantów, i dla innych funkcjonariuszy, przecież cały czas. O tym właśnie mówię. Proszę te kwoty policzyć. Policjantów mamy 100 tysięcy, około 100 tysięcy. Liczba etatów, limit etatowy to jest 103 309. Mamy trochę wakatów, więc około 100 tysięcy możemy taką liczbę operować, trochę mniej fizycznie. Mamy też funkcjonariuszy pozostałych trzech służb mundurowych. Mamy pracowników cywilnych, o których też nie wolno zapominać. Oni też domagają się podwyżek i zresztą te podwyżki dla nich są również zagwarantowane. Podpisaliśmy porozumienia z dwoma największymi związkami, które zrzeszają pracowników cywilnych policji. A przypomnijmy, że jest, jest ich, tych pracowników cywilnych, bardzo ważną funkcję spełniających obok policjantów 25 tysięcy. To też nie jest przecież mała grupa. Razem to wszystko sumując, każda podwyżka. Dla tej sfery yy, powoduje znaczące konsekwencje budżetowe, ale naprawdę jeszcze raz powtarzam. Wiedząc, jak ważna, odpowiedzialna jest służba policjanta, strażaka i innych funkcjonariuszy, dbamy o uposażenia, podnosimy je, dbamy o warunki służby, poprawiamy je, ale wszystko to musi być robione w jakimś ciągu decyzji, ciągu zdarzeń. W ciągu jednego roku wszystkiego się nie no tak, naprawi z mów... tego, co było zaniedbaniem wielu lat. Mówi pan, że dbacie o te warunki, a ja czytam, w wczoraj fora policyjne różnego rodzaju żądania związkowców i tak dalej i oni piszą między innymi, ja tego nie potrafię zweryfikować, bo nie... Nie pracuje w policji, że na przykład muszą sami wykupywać OC dla radiowozów. Tak wyczytałem też w poważnej prasie. To jest nieprawda. OC jest zagwarantowane przez policję, natomiast jeżeli funkcjonariusze ubezpieczają się dobrowolnie od takich sytuacji, kiedy musieliby ponosić pewne koszty na skutek zdarzeń drogowych z ich winy. No to oczywiście to jest ich własna decyzja, ubezpieczania. Jeżeli w pościgu uszkodzą radiowóz, to jest ich wina? Nie, panie redaktorze, no to, to, ale to proszę sytuacji nie przywoływać konkretnych, mm -hmm. bo one musiały być yy, dobrze przeanalizowane. Ja nie, nie, teoretycznie nie mogę na to odpowiedzieć. Yy, yy, jeżeli yy, jest stwierdzona wina policjanta, no to właśnie ta polisa, którą dobrowolnie zawierają z ubezpieczycielem policjanci, powoduje, że nie oni płacą te koszty, te część kosztów tak naprawdę, tylko ubezpieczyciel. Ale nie jest prawdą, że OC jest wykupowane przez policjantów. To jest absolutne nadużycie. Dobrze, w takim razie muszę panu powiedzieć, że kilka tygodni temu jechałem te alejami niepodległości właśnie do radia. Zatrzymał mnie policjant, tam wolno było jechać 50, ja jechałem 70. Parę dostałem tylko po uczenie. Sam byłem temu zdziwiony. Dał mi policjant do zrozumienia, że jest to forma procesu. Czy jest coś takiego jak taki pełzający protest policji, właśnie pouczenia zamiast mandatów i tak dalej? No, ten protest właśnie w takiej postaci trwa. Ja zwracam uwagę i proszę o rozważenie tego, organizatorów tego protestu, że w dłuższej perspektywie, i tu nie ma co do tego wątpliwości, takie podejście będzie powodowało obniżenie bezpieczeństwa, naszego wspólnego bezpieczeństwa trzeba się nad tym zastanowić. Dzisiaj jest tak, że pewna część policjantów odpowiadając na ten apel przywódców związkowych w sytuacjach, które wymagałyby mandatu, nie zawsze, ale czasem mamy tutaj pewne dane statystyczne, to ewoluuje, teraz powiem jak. stosuje pouczenie. Pouczenia zresztą Pouczenie to jest forma przewidziana w przepisach. Ona nie jest czymś nowym, tylko chodzi o to, żeby nie nadużywać tej, tej formy, tak samo jak chodzi też o to, żeby nie nadużywać mandatów, bo na przykład ja przypomnę Państwu, że zgodnie z polityką, którą realizujemy, zgodnie z moim poleceniem, policja nie. Czai się za węgłami domów i za przepraszam, krzakami, żeby złapać e, tego, kto jedzie za szybko, tylko po prostu przede wszystkim działa prewencyjnie. A jeżeli ktoś to lekceważy i przekracza prędkość, czy inne przepisy ruchu drogowego łamie, no to oczywiście powinien być karany, bo inaczej byśmy doszli do absurdu, byśmy doszli do tego, że e, można robić wszystko i to by musiało wpływać, musiałoby wpłynąć, niestety, niestety miałoby negatywny wpływ na bezpieczeństwo. Na początku tego protestu e, tych pouczeń zamiast mandatów było więcej. W tej chwili to się zmienia. A więc ten protest można powiedzieć, w jakim stopniu wygasa, aczkolwiek jeszcze trwa i mam nadzieję. A był masowy, by... właśnie, jeśli chodzi o te pouczenia. No, właśnie. Że na początku, panie redaktorze, nastąpiło odwrócenie proporcji. O ile w, przed protestem w dwóch trzecich przypadków, o których mówimy, stosowano mandata w jednej trzeciej pouczenia, to potem na początku tego protestu w pierwszej fazie nastąpiło odwrócenie 1 do jedne trzecia do dwóch trzecie, czyli jedna mhm. trzecia pouczeń, dwie trzecie mandatów, ale teraz to się już powoli zmienia, także mam nadzieję, że ten protest. Będzie się kończył, będzie wygasał. Zobaczymy jakie hasła, jakie postulaty będą artykułować dzisiaj na manifestacji związkowcy, którzy zorganizowali ten protest. Zobaczymy na ile on będzie miał wymiar polityczny, a na, no, bo się ile, tak, słucha, a na pana, ile merytoryczny. Mam takie wrażenie, że ma pan dużo żalu, do, że to jest tak naprawdę protest polityczny kierowany przez związkowców motywowanych politycznie, tak? To, co powiedziałem, świadczy o tym, że powodów dzisiaj do protestu raczej nie ma, bo wtedy, kiedy odbierano, kiedy redukowano, zamykano masowo posterunki policji, nie podwyższano wynagrodzeń, kiedy w zasadzie rząd POPSL nie dawał nic służbom mundurowym, to wtedy jakoś takiego protestu, przynajmniej z powodów płacowych nie, nie, nie było. Owszem, był protest związany z, ze zmianą systemu emerytalnego na gorszy, ale e, tych płacowych postulatów tak mocno nie podnoszono. Dzisiaj, kiedy jest wzrost, kiedy jest program modernizacji, kiedy są podwyżki, kiedy jest po prostu e, coraz lepiej i to wszyscy policjanci widzą. Nikt temu nie, przecież nie przeczy, ale się pojawia taki postulat, że za mało, że trzeba więcej. Bo może więcej. właśnie jest to efekt zawsze tego, jest... że jeżeli policjanci widzą, że ci dostają więcej, ci dostają więcej, tu dostają 500 plus i tak dalej. Ale to no ale to zawsze jest za mało. Ja rozumiem to, że każdy może oczekiwać więcej, tylko ten proces musi być rozłożony w czasie. Naprawdę to, to na co stać budżet, a stać rzeczywiście na więcej niż dawniej, dzięki. Uczciwej polityce budżetowej, gospodarczej, dzięki uszczelnieniu VAT-u, dzięki ukróceniu złodziejstwa. Stać na więcej budżet, to prawda. I dlatego właśnie jest 500, dlatego są inne programy społeczne, dlatego są także podwyżki w sferze budżetowej, dlatego są podwyżki także w policji, w innych służbach. Ale to nie jest tak, że budżet jest rozciągliwy i można wszystko. Więc prosiłbym przywódców związkowych o rozwagę, prosiłbym o partnerstwo, prosiłbym o dialog. A nie są partnerami w tej rozmowie? No jeżeli wychodzą na ulicę, my proponujemy. Do Dobre rozwiązania, proponujemy porozumienie. Chcieliśmy podpisać formalnie takie porozumienia ze związkami zawodowymi. Dlaczego nie podpisaliście? No bo nie, chcieli tego, nie chciała tego druga strona, czyli przywódcy związkowi. Zaoferowaliśmy bardzo konkretne A jak to motywowali? Bardzo konkretne rozwiązania, te, o których panu powiedziałem mhm. i państwu, naszym słuchaczom. Mało tego dodaliśmy do tego jeszcze jeden, jeden bardzo ważny punkt, mianowicie gwarancja nowego programu modernizacji, trzeciego już, bo dwa były, to oba programy zarządów prawa i sprawiedliwości. Pierwszy z 2007 roku, drugi ten obecnie realizowany. I trzeci byłby po zakończeniu tego programu modernizacyjnego. Nazywamy go dzisiaj programem rozwoju i w nim również byśmy przewidywali kolejne podwyżki uposażeń i wynagrodzeń dla pracowników, dla funkcjonariuszy i pracowników. No i to wszystko zostało odrzucone. Są wyprowadzani funkcjonariusze na ulicę, więc pytanie jest tutaj podstawowe. Jakie są motywacje tego protestu? No niestety trudno się, oprze się, oprzeć, wrażeniu. Wiedzieć... Trudno się oprzeć wrażeniu, że jednak pozamerytoryczne. Czyli polityczne. No tak, oczywiście. A na pewnie chciałby wiedzieć, bo już bierzemy do końca rozmowy. Dobrze, chciałbym zostać policjantem, powiedzmy, że już nim jestem, zwykłym policjantem pracującym na ulicy, ścigającym zwykłych takich ulicznych przestępców. Po pięciu latach służby, jakie to są pieniądze? No, panie że w zależności od indywidualnego zaszeregowania, to nie jest tak. Także dzielnicowy, ile zarabia? Panie Ratorze, różnie. W zależności od stażu służby, w zależności od tego, czy jest dzielnicowym, czy starszym dzielnicowym, w zależności od różnych dodatków, ja mówię, ja operuję średnimi, średnimi kwotami i nie jestem w stanie wchodzić w takie dystynkcje związane z tym, kto ile, bo to indywidualnie się po prostu różni, ale. Naprawdę ten wzrost następuje, chociaż jeszcze raz powtarzam, żeby nikt nie odebrał, że uważam, że jest idealnie, że już nic więcej nie trzeba robić. Trzeba ciągle podnosić uposażenia policjantów, będziemy to czynić, czynimy to, tylko w jakimś procesie dłuższym, ewolucyjnym, nadrabiając, tak, że nadrabiamy to w tej chwili, nadrabiając zaległości z, przed, z lat poprzednich, kiedy nasi poprzednicy, to jeszcze raz mocno podkreślić, tego nie robili. No i kiedy dzisiaj jest wzrost, bo naprawdę jest bardzo wyraźny wzrost, to mamy niezrozumiały dla mnie, z powodów naprawdę niezrozumiałych, protest. Jeszcze raz proszę o to, żebyśmy wrócili do stołu, do rozmów. Dużo dobrego można zrobić. Ja proponowałem, proponowaliśmy jako kierownictwo resortu, pan minister Jakim Brudziński, nasz pełnomocnik do kontaktu ze związkami zawodowymi, żebyśmy wszystkie te sprawy szczegółowo omówili, żeby w ramach porozumienia. Wprowadzić te wszystkie regulacje, które są korzystne dla policjantów, dla innych funkcjonariuszy, i żeby myśleć nad tym wspólnie, także co dalej, czyli o tym nowym programie Panie rozwój. ministrze, zostało nam 30 sekund. Króciutko jeszcze pana muszę zapytać o inną rzecz. Służba kontrterrorystyczna. Tak, chodzi o to, żeby wzmocnić ten. Ten część policji, chciałem powiedzieć ten pion, chociaż to formalnie nie jest wyodrębniony pion, ale mamy biuro operacji antyterrorystycznych. Chodzi o to, żeby również samodzielne pododdziały antyterrorystyczne, które są w województwach, tak usytuować, by miały one pierwszeństwo w działaniach w sytuacji zagrożeń terrorystycznych i żeby można było zadania które z tego wynikają, powstanie. realizować w sposób sprawny i skuteczny powstanie. Oczywiście jest projekt ustawy. Jestem przekonany, że nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale i cały Sejm to poprze, bo to jest zwiększenie bezpieczeństwa pod kątem zagrożeń terrorystycznych. Przypomnę naszą ustawę z 2016 roku, która była zapowiadana w naszym programie Prawa i Sprawiedliwości, została wdrożona i bardzo się przydała i dalej się przydaje, Dzień. jeżeli chodzi o rozpoznawanie, i walkę z zagrożeniami natury terrorystycznej. Dziękuję panu. Polska serdecznie. jest pod tym względem bezpieczna. Drodzy radio słuchacze, moim i waszym gościem był pan Jarosław Zieliński, wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialny za służby mundurowe, a dziś jak mówiliśmy o godzinie 12, manifestacja policjantów, będziemy się jej przyglądać. Dziękuję, Dziękuję. panu serdecznie. Dziękuję bardzo.